Dobry wieczór. Witam serdecznie na pierwszym w tym roku webinarze organizowanym przez Onkofundację Alivia. Nazywam się Guten Agnieszka. Abend, ich begrüße Sie herzlich zu unserem diesem Jahr ersten Webinar, das von der Öko-Stiftung organisiert wird. Nazywam się Agnieszka Dolna i w fundacji jestem odpowiedzialna za projekty edukacyjne, takie jak portal Prosto w Raka, bazę wiedzy o raku i organizację webinarów dla pacjentów. Ich heiße Agnieszka Dollner und in unserer Stiftung bin ich für den Bildungsbereich zuständig, so unter anderem wie unsere Initiativen, die eigentlich die entsprechende Heilung und die entsprechende Prävention der Krebserkrankungen näher bringen sollen. Doskonale wiemy, jak wygląda system ochrony zdrowia w Polsce, z czym mierzą się pacjenci, szczególnie w sytuacji choroby nowotworowej. Kolejki do specjalistów, długie oczekiwanie na diagnostykę i zabiegi i brak refundacji dla wielu nowoczesnych terapii. Wir wissen ganz genau, welche Probleme onkologische Patienten in Polen haben. Lange Wartezeiten, um einen Arzttermin zu bekommen, direkt Warteschlangen, um einen Spezialisten konsultieren zu können. Sehr oft ist es auch so, dass die allgemeine polnische Krankenkasse sehr viele moderne Behandlungsmethoden nicht mitfinanziert. Fundacja niejednokrotnie wspierała pacjentów, którzy szukali ratunku za granicami kraju. Dlatego, korzystając z uprzejmości Szpitala Uniwersyteckiego w Greifswald w Niemczech, chcielibyśmy dziś Państwu przybliżyć, jakie możliwości leczenia wybranych nowotworów oferują szpitale niemieckie. Wir haben als Stiftung sehr oft auch polnische Patienten unterstützt, wenn sie derartige Behandlung im Ausland in Anspruch nehmen wollten. Deshalb wollen wir heute die Möglichkeit nutzen, unsere die Zusammenarbeit mit der Medizin, der Uni, Medizin in Greifswald hier zu nutzen und Ihnen näher zu bringen, welche Möglichkeiten onkologische Patienten in Deutschland haben. Nasze zaproszenie przyjęli pan profesor Stefan Kersting, profesor Maciej Patrzyk z kliniki Greifswald, którzy opowiedzą o innowacyjnych metodach leczenia raka wątroby, trzustki oraz o sposobie organizacji leczenia onkologicznego. Herr Professor van Kersting, Herr Professor Czuski, haben unsere Einladung angenommen und Sie werden erzählen, welche Möglichkeiten es gibt, einmal von der Behandlungsseite, sowohl des Leber- als auch der, des Pankreaskrebs, wie auch organisationell, wie diese onkologische Behandlung aufgebaut ist. Pan Rafał Hawryłkow da nam praktyczne wskazówki, co jest potrzebne, by podjąć leczenie w Niemczech, a moja koleżanka z fundacji, Jadwiga Chojecka, przedstawi zakres wsparcia pacjentów onkologicznych, który oferuje fundacja. Herr Wittkopf wird Ihnen erzählen, was man unternehmen muss, um in Deutschland eine Behandlung zu beginnen. Und meine Kollegen zu unserer Stiftung wird Ihnen auch erzählen, wie wir Sie dabei unterstützen können. Webinar oczywiście, jak wszystkie nasze webinary, będzie nagrany i udostępniony później na kanale YouTube. W czasie webinaru zachęcamy do zadawania pytań. Okienko czatu widzą Państwo w prawym dolnym rogu. Czas na sesję pytań i odpowiedzi mamy zaplanowany na koniec spotkania. Wir werden selbstverständlich die Aufnahme entsprechend auf unserem YouTube-Kanal nach der Veranstaltung zur Verfügung stellen und wir ermutigen Sie sehr, auch während der Veranstaltung selbst Fragen zu stellen. Diese Möglichkeit besteht über die Chat-Funktion. Pierwszą prezentację wygłosi pan profesor Stefan Kersting, absolwent medycyny Uniwersytetu w Monachium i Freiburgu, który w trakcie swojej pracy zawodowej uzyskał specjalizację z chirurgii ogólnej, chirurgii trzewnej i chirurgii naczyniowej. Unsere erste Präsentation, dies ist die Präsentation von Herrn Doktor, von Herrn Professor Dr. Stefan Kersting, der in Freiburg und in München studiert hat, jetzt an der Medizin in Greifswald arbeitet und Facharzt ist entsprechend für allgemeine Chirurgie, Viszeral, Thorax und Gefäßchirurgie. Pan profesor obecnie pełni funkcję kierownika i przewodniczącego katedry chirurgii Uniwersytetu w Greifswaldzie. Slajdy będą w języku polskim, a wystąpienie profesora będzie tłumaczone konsekutywnie przez panią Agatę Prochotę-Miłek, którą słyszą państwo właśnie. Jetzt der Leiter des Onkologischen Zentrums in Greifswald wird die Präsentation, die Slides sehen Sie in der polnischen Sprache, das Referat selbst in der deutschen Sprache. Es wird konsekutiv übersetzt von Frau Agata Prochotę-Miłek. Professor Kersting, the floor is yours. Ganz herzlichen Dank, auch von mir. Ganz herzlichen Gruß nach Polen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich jetzt in den nächsten 20 Minuten Ihnen kurz über ja, die neuesten Innovationen in der Chirurgie von Leber- und Pankreaserkrankungen darstellen zu können.
Dobry wieczór, szanowni państwo. Bardzo się cieszę, że w tej chwili będę miał możliwość przedstawić państwu w ciągu najbliższych 20 minut nasze najnowsze możliwości chirurgicznego leczenia raka wątroby i trzustki. Wir wollen uns in den nächsten Minuten damit auseinandersetzen. Zunächst, was kann an der Leber alles operiert werden? Was machen wir bei sehr, sehr vielen Metastasen in der Leber? Und was machen wir, wenn nur zu wenig gesunde Leber nach einer Operation übrig bleiben würde? Przez te kilka minut będziemy chcieli zajmować się tym, w jaki sposób w ogóle możemy leczyć chorą wątrobę, co robimy z wątrobami, w której mamy bardzo wiele zmian, również zmian związanych z przerzutami i co robimy, jeżeli wiemy, że po operacji z wątroby zostanie już tylko taki element, który nie będzie wystarczająco samodzielnie funkcjonować. Bei Lebermetastasen liegt meist einer der folgenden Fälle vor. Es gibt nur einzelne Metastasen, wie im ganz linken Bild, die sind primär entfernbar, also ganz ohne weitere Therapie. Jeżeli chodzi o wątrobę, to mamy najpierw taką pierwszą z tych sytuacji, więc mamy bardzo niewiele guzów na wątrobie. Tutaj można je w sposób w zasadzie bardzo dobry usunąć. Nie wymaga to żadnej wielkiej terapii. Im mittleren Bild ist eine Metastase, die wahrscheinlich entfernbar wird, wenn man sie vorbehandelt. Und im ganz rechten Bild wird man auch mit jeder Vorbehandlung wahrscheinlich nie zu einem chirurgischen Vorgehen kommen. Środkowy obraz pokazuje wprawdzie jednego guza, ale w tym wypadku, zanim będziemy mogli go usunąć operacyjnie, potrzebne jest odpowiednie leczenie wstępne, więc jest to guz, który jest potencjalnie usuwalny. I nasze ostatnie zdjęcie, które pokazuje, że nawet jeżeli zastosujemy leczenie wstępne, prawdopodobnie guzy nie będą nigdy usuwalne. Wir müssen also für jeden Patienten ein individuelles Vorgehen finden, wo wir ganz für jeden einzelnen Patienten festlegen, was das Ziel unserer Behandlung ist. Ist es die Heilung oder ist es möglichst viel Lebenszeit bei guter Lebensqualität herauszuholen? Dlatego też do każdego pacjenta musimy podchodzić indywidualnie i ustalać, co tak naprawdę jest celem naszego leczenia. Czy jest to faktycznie doprowadzenia do pełnego wyzdrowienia, czy też chodzi nam o to, aby w miarę możliwości jak najdłużej przedłużyć życie pacjenta w odpowiedniej jakości. Dabei läuft es ganz häufig auf die Frage hinaus, wie ist die Lebensqualität und unser erwartetes Überleben versus der Radikalität und der Größe des Eingriffs. I przy tym bardzo często zadajemy sobie pytanie, jaka ma być faktycznie ta osiągalna jakość życia naszego pacjenta, na jak bardzo radykalny zabieg możemy sobie pozwolić, przede wszystkim w kontekście potencjalnej długości przeżycia pacjenta. Und da ist es meistens entweder eine lange Chemotherapie über viele Monate oder den Rest des Lebens versus eine Operation, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ein schwerer Eingriff ist, von dem aber dann wieder eine Erholung möglich ist. I w tym wypadku tak naprawdę rozważamy z jednej strony albo wielomiesięczną chemoterapię, niekiedy stałą chemoterapię, a więc do końca życia. Z drugiej strony radykalny zabieg. Oczywiście jest to duża ingerencja, jeżeli chodzi o wszelkie operacje chirurgiczne, ale potem pacjent z punktu widzenia jakości życia żyje bez dalszego leczenia. Ich habe Ihnen hier aufgeführt, wie wir in Greifswald in solchen Fällen vorgehen. Bei einfachen Resektionen wählen wir meistens die primäre Operation, gefolgt von einer Chemotherapie. Tutaj pokazałem Państwu, jaki jest zwyczajowy tok postępowania w Greifswaldzie. Jeżeli mamy do czynienia z pojedynczymi guzami, wpłyniemy do operacji. Po operacji na ogół chemoterapia. Wenn viele Metastasen vorliegen oder die Entfernung sehr schwierig sich gestalten würde, fangen wir mit einer Chemotherapie an, evaluieren dann später nach 6 bis 8 Wochen den Erfolg der Chemotherapie und entscheiden dann im Tumorboard über das weitere Vorgehen. Jeżeli mamy do czynienia z wieloma guzami, to najpierw podejmujemy się chemoterapii. Po około 6-8 tygodniach oceniamy sytuację i stan pacjenta i w tym momencie o dalszym postępowaniu decydujemy podczas naszego spotkania, naszej konferencji onkologicznej. Und die Entscheidung ist dann häufig zwischen Operation oder einer Bestrahlung der Leber, einer Verkochung der Leber mit Radiofrequenzströmen oder einer nuklearmedizinischen Option.
I wtedy na ogół rozważamy różne możliwości, więc albo operacja, albo radioterapia, albo medycyna nuklearna w momencie możliwości, jeżeli takie możliwości mamy, albo też tak zwane gotowanie wątroby, więc odpowiednie fale radiowe na odpowiedniej częstotliwości, które mogą doprowadzić do cofnięcia się zmian guzowych. Die Operation ist also damit nur ein Baustein in den vielen Möglichkeiten, die wir haben. Więc operacja jest tylko jednym z elementów, jedną z możliwości, wielu możliwości, jakie mamy. Wenn wir Patienten so behandeln, dann haben wir für viele Patienten die Möglichkeit, von dem vorgezeichneten Weg der palliativen Therapie abzubiegen in ein Konzept, was eine Heilung ermöglichen könnte. Jeżeli oczywiście to wszystko zależy od indywidualnego podejścia do pacjenta i stanu pacjenta, niekiedy są więc takie dzisiaj już takie możliwości, że możemy tak naprawdę odejść od tej klasycznej terapii paliatywnej i przejść na możliwości leczenia, które pozwalają doprowadzić do pełnego stopnia wyzdrowienia. Wir können damit gerade beim Darmkrebs, bei Metastasen eines Darmkrebses, die Erkrankung in eine chronische Erkrankung überführen, die über viele Jahre behandelt werden kann. Jeżeli chodzi o raka jelita, w szczególności o raka jelita, możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że przy odpowiednim leczeniu nie będzie to ta ostra choroba nowotworowa, nie w ostrym stanie, tylko przechodzimy do leczenia chronicznej choroby nowotworowej jelita i może to trwać wiele lat. Was machen wir aber, wenn die Metastasen sehr groß sind oder in allen Segmenten der Leber viele Metastasen vorliegen? Ale co robimy, jeżeli mamy do czynienia z bardzo dużymi guzami, albo jeżeli w wielu segmentach wątroby są guzy? In vielen Fällen ist es möglich, zunächst die eine Hälfte der Leber, die linke meistens, von Metastasen zu befreien. Wielu przypadkach jest możliwość usunięcia tych guzów z jednej połowy wątroby. Na ogół jest to lewa połowa. Damit die linke Leber dann wächst, durchtrennen wir die Vene, die in die Leber hineinführt. Das führt dazu, dass der besser durchblutete Anteil stärker wächst als der andere. Żeby w tym momencie lewa strona mogła się zregenerować, to wątroba dokonujemy w cięcia, takiego cięcia, aby odpowiednio pozostały powiązania żywotnych, a wątroba potem mogła się dobrze zregenerować, była dobrze utrwiona. Nach einigen Wochen ist dann der linke Teil der Leber so stark angewachsen, dass wir dann den rechten Teil der Leber gefahrlos entfernen können. Po kilku tygodniach w tym momencie ta lewa strona już tak dobrze się zregeneruje i odrośnie, że możemy podjąć się operacji prawej strony. Hier habe ich ein Beispiel mitgebracht über mehrere Jahre letztendlich. Tutaj pokazuję taki przykład, jak wygląda sytuacja w ciągu tak naprawdę kilku lat. Wir haben zunächst nach dem Bild A haben wir eine Chemotherapie geführt, worauf die Metastasen in Bild B kleiner geworden sind. Najpierw to jest zdjęcie A, przeprowadziliśmy chemoterapię. Na zdjęciu B widzimy, jak po chemoterapii te guzy zmalały. Wir haben dann in der Operation bei C und D die Leber durchtrennt. Operacja C i D to jest właśnie operacja usunięcia jednej części wątroby. Auch die Vene, die dorthin führt, sodass im Bild E und F dann die linke Leberseite sehr stark angewachsen ist. Widzimy tutaj też tę żyłę frontną i na zdjęciu E widać już przyrost jednej z części, tej lewej części wątroby. Bild G und H haben wir dann die rechte Seite der Leber entfernt. Sie sehen sie in I mit ganz vielen Metastasen. Zdjęcie G i H to są zdjęcia usunięcia prawej strony. Na zdjęciu I widzicie Państwo tą prawą stronę bardzo wiele guzów. Einige Monate später sind wieder neue Metastasen in dem linken Teil entstanden, die wir dann aber in J und K dann mit einer Nadel durch die Haut verkochen konnten. W zdjęcie J i K kilka miesięcy później mamy tutaj znowu przyrost nowych guzów w tej części. W związku z tym poprzez odpowiednią punkcję byliśmy też w stanie doprowadzić poprzez odpowiednie fale radiowe do tego tak zwanego zagotowania się tych guzów, więc wyeliminowania ich termicznego. Und am Schluss in Bild M ist der Patient tumorfrei und lebt über mehrere Jahre nun
ohne Tumorrezidiv weiter. Ostatecznie mamy tutaj zdjęcie M. Jest to zdjęcie już w tym momencie bez jakichkolwiek zmian onkologicznych. Pacjent żyje już od kilku lat, można powiedzieć, bez żadnych zmian i bez żadnych nawrotów. Das, solch ein Konzept geht natürlich nur bei Patienten, die solche großen Operationen aushalten, die fit genug dafür sind, unter Umständen auch jung genug dafür sind. Takie operacje są oczywiście możliwe, to są operacje bardzo ciężkie pacjentów, którzy są w dobrym stanie ogólnym, odpowiednio, jeżeli chodzi o ich organizm, i też w pewnych warunkach trzeba sobie to powiedzieć u pacjentów, którzy są odpowiednio młodzi. Und das macht natürlich auch nur bei bestimmten Krebsarten Sinn. I sens ma to tylko i wyłącznie w przypadku określonych rodzajów nowotworów. Solche großen Operationen können wir inzwischen auch mit dem chirurgischen Operationsroboter durchführen. Takie duże operacje w chwili obecnej możemy już też przeprowadzać przy pomocy, przy udziale dużego robota chirurgicznego. Sie sehen ganz links die Konsole, an der der Chirurg sind, und in der Mitte und rechts der Roboter, der durch den Chirurgen am Patienten gesteuert wird. Po lewej stronie widzicie Państwo konsolę, tę, przy której stoi chirurg. Środek i prawa strona w tym momencie to są urządzenia, którymi z konsolety chirurg steruje. Der Vorteil des Roboters ist, dass man ein dreidimensionales, hochauflösendes Bild hat und damit eine sehr, sehr gute Übersicht im Körper. Korzyścią zastosowania tu w tym wypadku są bardzo dobre obrazy, bardzo dobre zdjęcia, w zdjęcia 3D i do tego dużej rozdzielczości. Zudem können wir die Instrumente mit den Händen so steuern, dass sie alle Freiheitsgrade auch unserer natürlichen Hand haben. Instrumentami faktycznie możemy w dzisiejszych czasach już tak sterować, że one mają pełne zakresy ruchu rąk ludzkich. Das sind eigentlich Videos. Ich weiß nicht, wie die zu laufen zu bringen sind. To są nagrania wideo, tylko nie wiem, jak miałbym je uruchomić. Ist wahrscheinlich jetzt mit dem System hier schwierig. Das ist schade, aber Sie hätten hier gesehen, wie gut diese Beweglichkeit der Instrumente sind hier, dass ich alle Freiheitsgrade hier habe. Prawdopodobnie nasz system webinarów w tej chwili nie pozwala na odtworzenie tych filmów, ale widzielibyście Państwo na nim, jak duży jest zakres ruchu tych instrumentów. Sie sehen, wir haben viele Möglichkeiten, Patienten mit Lebermetastasen zu helfen, sei es nun mit einer großen offenen Operation oder mit minimalinwasiven Methoden. Widzicie Państwo, że mamy wiele możliwości, w jaki sposób pomóc pacjentom z nowotworem wątroby, albo duża operacja przy pełnym otwarciu, albo różne inne działania, które mają charakter innowacyjny. Aber ich möchte jetzt noch kurz auf ein anderes wichtiges Thema eingehen, für welches wir ebenfalls in Greifswald hoch spezialisiert sind. Chciałbym jeszcze krótko odnieść się do innego tematu, który też jest w Greifswaldzie jedną z naszych bardzo zaawansowanych specjalności. Wir wollen kurz darauf eingehen, welche Chancen man mit Pankreaskrebs hat, wie man am Pankreas operieren kann und auch ganz kurz, was wir hier an Forschung machen. Krótko chciałbym powiedzieć o tym, jakie są w tej chwili rokowania, jeżeli chodzi o nowotwory trzustki, jakie operacje trzustki w przypadku nowotworów wykonujemy w Greifswaldzie i w jakimi badaniami naukowymi w kontekście raka trzustki w tej chwili się zajmujemy. Das Problem bei der Pankreaschirurgie ist, dass es sehr versteckt im Oberbauch liegt und große Nähe zu wichtigen Organen, zu Nerven und großen Gefäßen hat. Problem, jeżeli chodzi o operację trzustki, polega na tym, gdzie trzustka się znajduje, a więc centralne położenie w środkowej górnej części jamy brzusznej i do tego jeszcze blisko bardzo ważnych narządów, zarówno w trawiennych, mamy tutaj do czynienia z płotami nerwowymi albo z płotami naczyń krwionośnych. Und da es so versteckt liegt, wird es meistens erst spät bemerkt und wächst früh in Blutgefäße und Lymphknoten ein und macht Metastasen.
I dlatego, ponieważ ta trzustka jest tak bardzo ukryta, jeżeli chodzi o jej naturalne położenie w jamie brzusznej, te nowotwory są stosunkowo późno albo nawet bardzo późno ukrywane, bo i w takim momencie, kiedy mamy już do czynienia z dużą ilością guzów. Meistens fällt der Pankreaskrebs erst dann auf, wenn er auf den Gallengang drückt und zu einer Gelbfärbung der Augen führt. Na ogół w pierwsze objawy jaka trzustki, które prowadzą do jego wykrycia, to w objawy w takie jak żółte, przejście w żółtego koloru w białku ocznym i do tego uczucie ucisku i niestrawności. Wir wissen seit vielen Jahren, und da hat sich leider bis heute nichts geändert, dass die einzige wirkliche Chance auf Heilung die Operation, die chirurgische Entfernung ist. Od dawna wiemy i niestety w tym zakresie nic się nie zmieniło, że jedyną możliwością ewentualnego wyleczenia jest operacja. Und dabei, und das sehen Sie auf dem rechten Bild, ist das Wichtigste, dass wir den Bauchspeicheldrüsenkrebs komplett entfernen, was hier mit R0 bezeichnet ist. I to widzicie Państwo w tej chwili na prawym wykresie. Ważne, najważniejsze jest, abyśmy mogli guzy w sposób kompletny, całkowity usunąć, czyli to, co określane jest jako wskaźnik R1. Und, aber seitdem die ersten Bauchspeicheldrüsenoperationen durchgeführt worden sind, hat sich kaum etwas an der chirurgischen Technik geändert. Ale od czasu przeprowadzenia pierwszych operacji na trzustkach, jeżeli chodzi o samą technikę chirurgiczną, prawie nic się nie zmieniło. Auch wenn wir heute in der Lage sind, viele der Bauchspeicheldrüseneingriffe ebenfalls minimalinwasiv oder auch mit dem Roboter durchzuführen. Nawet jeżeli dzisiaj, jeżeli chodzi o dużą część operacji trzustki, jesteśmy w stanie wykonać je metodami małoinwazyjnymi albo wręcz przy pomocy robotów chirurgicznych. So sieht ein Präparat aus, wie Sie links oben sehen, wenn man es entfernt hat. Das ist ein relativ kleines Präparat, aber hat eine große Wirkung. Tak wygląda preparat po operacji, czyli ten element podczas operacji wycięty. Jest to stosunkowo niewielki preparat, ale ma ogromne znaczenie. Wichtig ist, dass die Blutgefäße komplett von dem Tumor befreit werden und dass man dann die Gänge der Bauchspeicheldrüse und des Gallengangs, die hier mit Fäden markiert sind, dass man die wieder an den Darm anschließt. Ważne jest w tym momencie, aby usunąć, jak powiedziałam, te guzy w całości, a do tego odpowiednio ponownie przyłączyć wszystkie naczynia, również te odżółciowe. To jest widoczne na rysunku na żółto i na niebiesko. Diese Nahtverbindungen, gerade an der Bauchspeicheldrüse, sind die schwierigsten, die wir in der Chirurgie durchführen können. Auch die gefährlichsten werden meistens mit der Lupenbrille angelegt. W te ponowne połączenia w tym momencie są jednymi z najbardziej skomplikowanych w chirurgii i grożącymi w największym stopniu jakimkolwiek błędem, dlatego wszystkie wykonywane są przy wykorzystaniu lupy. Und so soll es am Ende aussehen, wie Sie auf den Bildern sehen, eine saubere neue Nahtverbindung der Bauchspeicheldrüse an den Dünndarm. I ostatecznie, tak jak widzicie to Państwo na zdjęciach, powinno to wyglądać, a więc czyste połączenie odpowiednio z jelitem cienkim. Damit ist egal, welche der Methoden wir für die Operation verwenden, sei es nun offen, laparoskopisch oder mit dem Roboter. Tym samym tak naprawdę obojętnie jest, jaką technikę operacyjną stosujemy, czy laparoskopową, czy otwarta operacja, czy przy pomocy robota chirurgicznego. Jede der Methoden hat einen unterschiedlichen Vor- und Nachteil, den ich Ihnen hier aufgeführt habe. Das Wichtigste ist, dass wir dem Patienten Sicherheit geben und den Tumor komplett entfernen. Każda z tych metod ma swoje zalety i wady, które tutaj Państwu wyliczyłem. Ważne dla pacjenta jest to, że jeżeli usuniemy otwór w całości, jesteśmy w stanie dać pewien wysoki stopień bezpieczeństwa. Nach der Operation steht für eigentlich alle Patienten eine Chemotherapie an. Po operacji w zasadzie wszyscy pacjenci przechodzą chemoterapię. Der Standard heutzutage ist die sogenannte Folfirinox, aber es sind viele neue Medikamente in Entwicklung. W tej chwili standardem jest Folfirinox, ale wiele nowych preparatów leczniczych jest badanych. Viele Patienten sind allerdings nach der Operation doch so geschwächt, dass sie die Chemotherapie nicht in voller Dosis oder überhaupt nicht aushalten.
Jednak po operacji wielu pacjentów jest tak osłabionych, że albo w ogóle nie są w stanie podjąć chemioterapii, albo nie wytrzymują jej w pełnym zakresie tego, co powinni otrzymać. Wir gehen dazu daher immer mehr dazu über, die Chemotherapie vor die Operation zu ziehen, um auch bei großen befundenen Tumor weiter zu verkleinern. I dlatego też w coraz większym stopniu przechodzimy do tego, aby przed operacją zrealizować pewien zakres chemioterapii, tak aby do operacji zmniejszyć, na ile się da, samą wielkość guzów. Und Sie sehen hier ein Beispiel, wo der Bauchspeicheldrüsenkrebs hier mit dem gelben Punkt nach einer Chemotherapie deutlich zurückgegangen ist, sodass er dann in einer komplexen Operation mit Entfernung von Blutgefäßen komplett entfernt werden konnte. I tutaj widzicie Państwo na pierwszym zdjęciu ten żółty punkt, to jest otwór, który podjęliśmy się chemioterapii tego pacjenta i po operacji, znaczy do operacji zmniejszenie jego było takie, iż mogliśmy w pełni również z naczynami krwionośnymi zmiany nowotworowe usunąć. Wir sind inzwischen der Überzeugung, dass nicht jedes Bauchspeicheldrüsenkarzinom gleich dem anderen ist, sondern dass es sehr, sehr viele unterschiedliche Arten von Bauchspeicheldrüsenkrebs gibt, die unterschiedlich auf Chemotherapien ansprechen. W chwili obecnej jesteśmy przekonani, że tak naprawdę nie ma jednego nowotworu trzustki, jest ich bardzo wiele różnych rodzajów. W związku z tym odmienna jest też i bardzo zróżnicowana reakcja tych guzów na chemioterapię. Die Kunst wird in Zukunft sein, diese vielen unterschiedlichen Arten von Krebs so zu unterscheiden, dass wir dann für jeden Patienten die individuelle Therapie aussuchen können. I w przyszłości cała sztuka polegała będzie na tym, aby w taki sposób rozpoznać różnorodność poszczególnych guzów, abyśmy byli w stanie optymalnie do każdego pacjenta indywidualnie dobrać odpowiednią terapię. Daran arbeiten wir in den verschiedenen Konsortien auf Universitätsebene zusammen. Dlatego jako różne konsorcja naukowe współpracujemy ze sobą na poziomie uniwersyteckim. Unsere eigene Forschung beschäftigt sich zum Beispiel mit dem Mikrobiom, also der Gesamtheit der Bakterien, die sich im Darm und in den Organen befinden. Jeżeli chodzi o nasze badania w Greifswaldzie, w chwili obecnej zajmujemy się mikrobiomem jelitowym i wewnątrznowotworowym. Wir schauen zum Beispiel, welches Mikrobiom eher zu einer Metastasierung führt, eher zu einem Ansprechen auf die neoadjuvante Therapie und auf postoperative Komplikationen. W tym momencie przyglądamy się temu, jaki mikrobiom bardziej przemawia za tym, aby podjąć się odpowiedniej chemioterapii odpowiednimi preparatami, czy jednak bardziej operacja, czy też bez operacji, ale w tym momencie starać się o terapię neoadiutywną, jaka będzie prawdopodobnie odpowiedź na nią. Wir untersuchen dafür das Mikrobiom im Stuhl, in dem Tumor, in der Gallenflüssigkeit, in der Schleimhaut und so weiter. Badamy mikrobiom na poziomie samego guza w błonie śluzowej natnicy, w stolcu, w innych płynach. Wir sehen, Krebstherapie besteht aus vielen einzelnen Bausteinen, die hier zusammenkommen. Widzicie Państwo, że leczenie nowotworu składa się z wielu różnych elementów, które tak jakby tworzą pewną całość układanki. Davon ist die Chirurgie sicher ein wichtiger Teil, aber auch die Onkologie, die Chemotherapie, Strahlentherapie, Pathologie, all das brauchen wir, um für jeden Patienten individuell das richtige Vorgehen zu finden. Więc mamy tutaj zarówno chirurgię, ale widzicie Państwo również patologię, onkologię, radioterapię, chemioterapię. Potrzebujemy odpowiedniej układanki z wszystkich, aby dla danego pacjenta znaleźć optymalną drogę. Und nur wenn wir alle zusammenkommen im Tumorboard und gemeinsam entscheiden, was wir an einem Prozedere wählen, nur dann haben wir das optimale Outcome für den Patienten. I dopiero jeżeli wszyscy spotkamy się na konferencji onkologicznej, omówimy nasze wyniki i ustalenia, dopiero wtedy możemy znaleźć optymalną drogę leczenia danego pacjenta. Damit bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und freue mich später auf Ihre Fragen. Wir werden noch weiter auf Tumorboard und diese verschiedenen Möglichkeiten eingehen. Dziękuję Państwu tym samym za uwagę i cieszę się już na Państwa pytania, które zostaną zadane na zakończenie naszego spotkania, po tym, kiedy omówimy kwestie w konferencji onkologicznych.
Dziękuję panie profesorze za bardzo ciekawe informacje i pani za tłumaczenie. Vielen Dank, Herr Professor, für diese interessanten Informationen. O sposobie organizacji opieki nad pacjentem onkologicznym opowie nam pan profesor Maciej Patrzek, absolwent medycyny na Uniwersytecie w Rostocku, który ma specjalizację w chirurgii ogólnej, chirurgii trzewnej. Aktualnie pan profesor pełni funkcję ordynatora w Klinice Chirurgii Uniwersytetu w Greifswald. Dobry wieczór, witam wszystkich, którzy dzisiaj uczestniczą w webinarze. Będę kontynuował w języku polskim. Mieszkam od 20 i pracuję od 25 lat już w Greifswaldzie i należę w tej chwili do zespołu pana profesora Kerstinga. I przejdziemy do następnego tematu, o którym już pan zaznaczył, pan profesor Kersting, do organizacji w Niemczech całego systemu. To jest tylko rzemiosło, którym się posługujemy, tylko cała plejada różnych możliwości, żeby się skupić na pojedynczym pacjencie. Od 2020 roku działa tak zwane Centrum Onkologii w naszym landzie, w Mecklenburgii Przednim Pomorzu. I najważniejszą w sumie rolę tutaj spełniają dwa ośrodki uniwersyteckie. Jeden to jest ośrodek uniwersytecki w Rostocku, drugi u nas w Greifswaldzie. Wiemy, że rocznie na choroby nowotworowe zapada około 11 tysięcy mieszkańców w tym landzie, który nie należy do szczególnie zaludnionych. Jest to dosyć duża, spora liczba i liczba rosnąca. I w sumie Ministerstwo Zdrowia przekazuje na Centrum Onkologii w naszym landzie co roku na koordynację około 2 milionów euro. Jest to oczywiście rzecz, która się składa nie tylko z lekarzy, ale też również z prewencji, też z opieki po operacjach, po leczeniu. Jest też psychoonkologia, jest też medycyna paliatywna, także to są bardzo wielu ludzi jest zaangażowanych w to, żeby pomóc choremu. Tak wygląda w sumie w praktyce nasze centrum konferencyjne, gdzie odbywają się omawianie poszczególnych przypadków. Mamy możliwość połączenia się również z lekarzami, którzy nie są na miejscu. Mamy dostęp do wszelkich informacji, które są wcześniej przygotowywane na tą konferencję. Główne zachorowania, którym się zajmujemy, to są choroby nowotworowe przełyku, żołądka, jelita, trzustki, wątroby, płuca oraz tak zwanych mięsaków. Oraz tak zwanych trudnych przypadków, gdzie czasami wiele narządów jest dotkniętych chorobą i gdzie potrzeba naprawdę dużej ekspertyzy, żeby podjąć odpowiednie kroki. W sumie, żeby przeprowadzić taką konferencję, są pewne zasady gry i poszczególni partnerzy muszą się koniecznie ze sobą spotkać, aby postawić właściwą diagnozę, aby ustalić określone leczenie. I z reguły uczestniczy przede wszystkim radiolog jako fachowiec od wszelkiej obadań obrazowych. Są onkolodzy, radioterapeuci, patomorfolodzy. Jeżeli mamy do czynienia z chorobami płuc, jest też pulmonolog. No i oczywiście na końcu nasz fach, czyli chirurdzy. Dlaczego Tumoport, dlaczego ta konferencja jest tak ważna? Dlatego, że to jest możliwość skupienia się na pojedynczym pacjencie i spojrzenia na cały przebieg choroby i na możliwości, które nam daje medycyna z bardzo wielu różnych punktów. I to jest cały największy benefit w tym całym leczeniu. W Niemczech się bardzo rozpowszechniła też tak zwana procedura drugiej opinii, gdzie pacjenci czasami są niezbyt przekonani do danego leczenia, albo szukają pomocy też w innych ośrodkach. I zawsze istnieje możliwość, że możemy w czasie takiej konferencji przeanalizować również decyzje innych kolegów i wspomóc pacjenta w podjęciu odpowiedniej decyzji. Nie jest to obowiązkiem, ale z reguły, jeżeli chodzi o pacjentów z innych krajów, między innymi z Polski, to z reguły zaczyna się od tego, że szukają właśnie tej drugiej opinii.
Jeżeli pacjent się do nas zgłasza, to bardzo ważne są odpowiednie dokumenty. Bez tych dokumentów oczywiście nie można pracować nad leczeniem pacjenta. Oprócz zwykłych takich rzeczy jak imię i nazwisko, aktualna diagnoza, potrzebujemy wszystkie dotychczasowe wyniki histologiczne, cytologiczne, wszystkie badania laboratoryjne, oryginalne zdjęcia, to jest też bardzo ważne, nie tylko opisy, tylko oryginalne zdjęcia, jakie były poprzednie terapie, czy są choroby współistniejące, ewentualnie też dodatkowe pytania ze strony pacjenta, które są też bardzo ważne, co pacjent oczekuje, co już przeżył i jakość tych wszystkich dokumentów wpływa na, ostatecznie na wynik, który osiągamy w czasie konferencji. Wiadomo, że efektywność rośnie, jeżeli jakość właśnie tych dostępnych informacji plus oczywiście odpowiedni zespół, jeżeli to wszystko jest jak na największym poziomie. I tutaj czasami jest dużo też problemów, pozostajemy czasami badania szczątkowe, niedokładne, jakieś zdjęcia robione aparatem fotograficznym, to jest oczywiście za mało. Ale to już pan Hawrykow będzie opowiadał, jakie są reguły gry, żeby to wszystko dobrze współdziałało. I chciałem zwrócić uwagę jeszcze na to, co czyni konferencję do chorób nowotworowych tak atrakcyjne. Po pierwsze, dyskutujemy różne możliwości terapii. Często jest tak, że pacjent, który ma już określoną terapię i szuka właśnie tego drugiego zdania u nas, to nie znaczy, że tamta możliwość jest zła, czy tamta możliwość nie jest dobra. My analizujemy, najczęściej też dochodzimy do podobnych wniosków, do konsensu, ale trzeba zawsze zaznaczyć, że są różne możliwości terapii, różne możliwości dojścia do ostatecznego celu. Dla nas jest też bardzo ważna tak zwana informacja zwrotna, to znaczy jeżeli pacjent się zgłasza i nawet nie korzysta z naszej pomocy, to cieszymy się, gdy wiemy, jaki jest dalszy los tego pacjenta, jak on się potoczył, jakie mamy możliwości, żeby temu pacjentowi ewentualnie też w przyszłości, jeżeli po raz drugi się pojawi, żeby mu pomóc. Jeśli chodzi też o pacjentów zagranicznych, zwłaszcza z polskich, to próbujemy utrzymywać kontakt, jak tylko jest to najdłużej. Z mojego doświadczenia muszę powiedzieć, że nawet z tego wynikły pewnego rodzaju przyjaźnie. Z wieloma pacjentami do dzisiaj mam kontakt i wiemy, na jakim etapie leczenia czy całkowitego wyleczenia są ci pacjenci. Funkcja też konferencji w sprawie chorób nowotworowych powoduje to, że pacjent ma duży dostęp do badań naukowych, o których pan profesor Kesting dzisiaj już wspomniał, dlatego że uczestniczymy w bardzo wielu programach naukowych i wtedy bardzo szybko możemy dopasować w niektórych przypadkach, czy taki pacjent się w ogóle nadaje, czy można go zaadoptować do tych badań, czy też nie, czy polecić na przykład też innym ośrodkom, które mają jakieś inne badania, także to jest na pewno duży walor, jeśli chodzi o leczenie tych chorób nowotworowych. I oczywiście dostęp do innowacji, które nie we wszystkich ośrodkach jest możliwy. Ośrodki uniwersyteckie właśnie mają tę dużą zaletę, że my często dużo rzeczy testujemy, zbieramy doświadczenie. I jako przykład na przykład z naszej kliniki, to co u nas zostało zastosowane, firma Siemens, Cinematic Rendering, w wolnym tłumaczeniu możemy powiedzieć, że to jest filmowa synteza obrazów z komputerowej tomografii. Ten obraz jest w sumie ruchomy i prawie że trójwymiarowy, właśnie za chwilę zobaczymy go. I takie obrazy, które możemy przy tej bardzo nowoczesnej technice kreować, pomagają na przykład nam, chirurgom, w podjęciu decyzji, czy dany pacjent mimo wszystko jest operowalny. Widzimy bardzo dokładnie odległości od naczyń, od nerwów i wiadomo dzisiaj, że przy użyciu tych technik pacjent, który przez większość lekarzy został zakwalifikowany jako nieleczalny, nie do leczenia, okazuje się, że po użyciu tych metod możemy i mimo wszystko takiego pacjenta zoperować. I drugi przykład, bo też może poproszę o włączenie wideo, to jest program, który wspólnie razem z kliniką w Szczecinie tutaj też uruchomiliśmy w Geiswaldzie. To są pierwsze początki badania obrazowe holograficzne, gdzie możemy kreować trójwymiarowe obrazy danych organów, czy na przykład tych przerzutów, to jest właśnie przykład wątroby,
i razem na przykład z polskimi specjalistami je omawiać, jak oni to widzą ze swojej strony, jak my to widzimy z naszej strony. I to jest na pewno technologia przyszłości, która na pewno pacjentom będzie bardzo dobrze służyć i powoduje to, że operacje są lepiej przygotowane, nie trwają tak długo i tak jak już wspomniałem, niektórych pacjentów, którym uważa się, że się nie można pomóc, to jednak można zdecydować się jednak na operacje, mimo że czasami są one dosyć ryzykowne. Poproszę dalej, następny slajd. Pan Hawryko będzie jeszcze o tym mówił, to jest strona internetowa w języku polskim naszej kliniki chirurgicznej w Greifswaldzie, gdzie po kliknięciu można wszystkie podstawowe informacje zebrać i jest też link, jeżeli potrzebna jest konkretna już porada, w jaki sposób przekazać nam wszystkie badania, które były dotychczas zrobione, całą historię choroby i to trafia na nasze biurko i będzie o tym omawiane w ramach konferencji w sprawie chorób nowotworowych. Dziękuję bardzo za uwagę i czekam na pytania. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Rozumiem, że te konferencje, komisje interdyscyplinarne, o których pan mówi, to można porównać do konsyliów, które się dzieją w polskich szpitalach, odpowiedni konsyliów, bo takie pytanie padło, postanowiłam od razu odpowiedzieć. Dobrze, wiemy już, jakie metody stosują panowie profesorowie w Greifswaldzie, konkretnie jakie jest zorganizowane leczenie w postaci, organizacja tego leczenia w postaci tych interdyscyplinarnych komisji, a jakie kroki należy podjąć, by rozpocząć leczenie w klinice Greifswald, prawdopodobnie w pozostałych klinikach, które mają siedziby w Niemczech. O tym opowie nam Rafał Hawryłkow, który jest kierownikiem do spraw relacji medycznych w Szpitalu Uniwersyteckim. Koordynuje on komunikację między szpitalem, a lekarzami i pacjentami. Przez bezpośrednie relacje wspiera pacjentów w organizacji czynności administracyjnych, które są niezbędne, by zostać przyjętym do szpitala i jest taką bezpośrednią osobą kontaktową dla pacjentów na miejscu. Opowie Państwu, jakie dokumenty należy zgromadzić, jakie kroki poczynić, by móc się skonsultować w szpitalu w Greifswald. W międzyczasie powiem, że mamy pokaźną grupę widzów, ponad 50 osób słucha i uczestniczy i bardzo aktywnie zadaje pytania, więc czeka nas ciekawa sesja. Pytanie, odpowiedź. O, witaj Rafale. Dzień dobry, dobry wieczór. Twoja kolej. Co ma poczynić polski pacjent, gdy chce się skonsultować, rozpocząć leczenie za granicą? To jest dobre pytanie. Nasze sprawdzone podejście do zapytań pacjentów, ja nazywam to step by step, czyli krok po kroku, które zapewnia, że pacjenci mają zarówno kontrolę nad kosztami, jakością opieki, którą otrzymują, a podejścia obejmują kilka takich podstawowych kroków, które każdy pacjent musi zrobić. Najważniejsza jest ocena przypadku i aby dokonać takiej oceny jest niezbędna dokumentacja medyczna, o której już wspomniał profesor Paczyk, a w tym szczegółowe raporty dotyczące objawów, diagnozy, wcześniejszego leczenia, historii medycznej i na podstawie tych informacji i szczegółowego badania otrzymujemy kompleksowy przegląd możliwych metod leczenia. Następną drogą jest komunikacja z odpowiednimi lekarzami. Na podstawie takich właśnie informacji, które otrzymaliśmy od Państwa oraz dodatkowych danych, o które poprosiliśmy, rozpoczynamy komunikację z odpowiednimi oddziałami klinicznymi oraz lekarzami na temat możliwych planów leczenia. To, ile czasu to zajmie, zależy od złożoności Państwa sprawy. Złożone przypadki medyczne wymagają czasami bardziej szczegółowej analizy. Możemy również wymagać od Państwa wtedy dodatkowej dokumentacji. Ale w tym czasie ja jako osoba, która jest odpowiedzialna za relację medyczną między pacjentem a szpitalem,
jestem z Państwem cały czas na bieżąco w relacjach, żeby Państwo świadomie mogli podjąć decyzję dotyczącą swojej podróży i leczenia w klinice. Następnym takim krokiem jest plan leczenia. Po tym jak lekarze prowadzący przejrzą Państwa akta i zgodzą się przyjąć Państwa na konsultację lub na rozpoczęcie planowego procesu leczenia, otrzymają Państwo od nas szczegółowy kosztorys planu leczenia, jak również przybliżone terminy konsultacji. Jeśli zgodzą się Państwo potwierdzić taki plan leczenia oraz zaproponowany kosztorys i zaproponowane terminy na konsultacje, możemy wtedy przejść do następnego kroku, który już jest bardziej organizacyjny i zajmujemy się wtedy planowaniem Państwa przyjazdu do kliniki i całą logistyką. Kolejnym krokiem jest lista na przykład rzeczy niezbędnych do przyjęcia, gdzie jeszcze raz pomagamy Państwu jakby zebrać całą dokumentację medyczną, która jest mimo wszystko dalej niezbędna, jak Państwo też przyjeżdżacie do kliniki. Będą nam potrzebne wiadomości na przykład tego typu, czy Państwo mają jakieś alergie, jakie Państwa lekarstwa pobierają, jakie były przeprowadzone chemioterapie, kiedy i w jakim stopniu były na przykład przeprowadzane radioterapie albo inne różne hospitalizacje po prostu. I po takim jakby doświadczeniu, jakby krok po kroku, Państwo mogą do nas przyjechać na konsultacje. Oczywiście pierwszym etapem jest przesłanie do nas zapytania na adres mailowy, który będzie podany na samym końcu mojej prelekcji. Zapytania, które też może być przesłane na adres mailowy, ewentualnie pod stroną kliniki. Na stronie polskiej jest również formularz kontaktowy, pod który też można wysyłać zapytania. Bardzo dziękuję, Rafale. To przy okazji od razu podpytam, bo dokumentacja ma być przetłumaczona na niemiecki lub angielski, ale pytanie, czy to muszą być tłumaczenia przysięgłe? To nie muszą być tłumaczenia przysięgłe, ale nie mogą być zrobione tłumaczenia w Google Translator, tak, że tak powiem. Różne rzeczy już widzieliśmy wszyscy w szpitalach różnych i we wszystkich różnych oddziałach, że ludzie próbowali sami sobie przetłumaczyć przez Google Translate, co wychodzą po pierwszym zdaniu wiadomo, że jest to niepoprawny dokument, tak. Jeżeli ma się kogoś znajomego, kto na przykład zna język w dobrym stopniu i może faktycznie określenia medyczne też przetłumaczyć, to ja nie mam problemu, żeby mi zostały takie tłumaczenie przesłane, bo ja i tak opracowuję taką całą dokumentację, zanim ją prześlę do danego oddziału klinicznego czy do danego profesora i sprawdzam, czy wszystko się zgadza i oczywiście sprawdzam też taką dokumentację. Lepiej jest oczywiście, jakby była dokumentacja od tłumacza przysięgłego. Rozumiem. A jeżeli chodzi o wyniki badań obrazowych, czy można je załadować do chmury, wysłać w sposób elektroniczny, czy lepiej na płytkach fizycznych przekazać pocztą? Można. Jaka jest praktyka? Praktyka jest taka, że oczywiście muszą być to oryginalne zdjęcia w oryginalnym, standardowym systemie, który jest to DICOM i to jest system, który jest używany w medycynie diagnostyki obrazowej, więc w takim systemie potrzebujemy te zdjęcia, żeby można było je otworzyć. Wiadomo, że one są na płytce. Teoretycznie żaden pacjent nie może tego otworzyć w domu, ale ja informuję właśnie, jak można przesłać taką płytę z całą jej zasobności, jakby ze wszystkimi
wszystkimi datami, które są na tej płycie. Zazwyczaj jest to WeTransfer, zazwyczaj jest to chmura, zazwyczaj też może być tak właśnie, jak już wspominał profesor Paczyk, na stronie Polikliniki jest też odpowiedni link, gdzie można bezpośrednio wysyłać do tej kliniki też swoje dane medyczne. Tylko to właśnie ja wolę, żeby na przykład było to do mnie przesyłane, ponieważ ja sprawdzam, czy jest to zdjęcie, na przykład czy się wszystko otwiera. Jak się nie otwiera, to proszę jeszcze raz, żeby można było sprawdzić, czy można jeszcze raz wysłać taką dokumentację. Czy faktycznie są zrobione dokumenty, są zrobione zdjęcia i przesłane takich dokumentów, czy w ogóle jest wszystko czytelne. Dlatego, żeby jakby skrócić czas profesorów do rozpoznania takiego obrazu klinicznego i określenia, jaki jest plan leczenia, to wolałbym, żeby to przechodziło przez moją rękę, ponieważ ja sprawdzam wszystko bardzo dokładnie i jeżeli coś się nie zgadza, to od razu monitoruję. Jasne, a powiedz mi, powiedz nam i Państwu, czy pacjent, który nie zna języka niemieckiego i angielskiego, będzie czuł się zagubiony, czy może liczyć na wsparcie na miejscu? Nasz personel wspiera pacjentów w otrzymaniu wysokiej jakości opieki zdrowotnej, tak? Staramy się, aby każdy pacjent, który nie mówi po niemiecku, w miarę możliwości pacjenta podczas wizyty u naszych specjalistów otrzymał usługę tłumacza. Ja jako kierownik do spraw relacji medycznych staram się dopilnować wszystkich spraw organizacyjnych, również w tej dziedzinie, tak aby pacjent bezstresowo mógł koncentrować się na wyzdrowieniu. I dokładamy naprawdę tak dużych starań, aby pacjenci nie obawiali się barier językowych i kulturowych. Dziękuję. A ostatnie pytanie, bo w Polsce szpitale raczej nie ma opcji działalności komercyjnej. Pytanie i wszelkie jakby finansowania, na przykład nierefundowanych terapii, musi się odbywać przez pośrednictwo fundacji takie jak nasza. Czy u Was i w innych szpitalach niemieckich jest możliwa płatność bezpośrednia w ramach działalności komercyjnej, czy też jest potrzebne pośrednictwo fundacji? Tak, oczywiście. Każdy komercyjny pacjent jest mile widziany dokładnie tak samo jak fundacja. Wiadomo, że przez fundację jest to może możliwe, że bardziej i lepiej zorganizowane, tak? Bo taki pacjent nie musi się już jakby za bardzo stresować, że musi wysłać maila, że musi jeszcze to zrobić, że musi jeszcze zrobić taki przelew, czy taki przelew. Może się bardziej skoncentrować na swoim zdrowiu, ale oczywiście są takie możliwości, aby pacjenci bezpośrednio się do nas zgłaszali i tak jak już wspominałem, po pozytywnej ewaluacji takiego pacjenta albo przypadku pacjenta otrzymuje każdy pacjent, zarówno jak i fundacja, kosztorys leczenia i taki kosztorys powinien być zazwyczaj przelany w 100%, tak mniej więcej do 5 dni przed rozpoczęciem leczenia albo przed przyjazdem do kliniki. I na koniec ostatnie pytanie, bo dzisiaj panowie profesorowie opowiadali o konkretnych nowotworach, ale z pewnością klinika świadczy usługi i leczenie innych również nowotworów i takie też było jedno z pytań na czacie, czy tylko w tych wybranych, czy też szerzej, z jakimi problemami, z jakimi nowotworami można się do Was zwracać? Oczywiście klinika to jest szpital uniwersytecki, który posiada 21 klinik specjalistycznych. Między innymi jest naszym spektrum jest Centrum Raka Piersi, Centrum Sarkomy, Centrum Onkologii Dziecięcej, leczenia nowotworów skóry, przewodu pokarmowego, żołądka jelit, hematoonkologii, onkologii trzewnej, ginekologicznej, także spektrum jest olbrzymie, ale jeżeli faktycznie ktoś jest zainteresowany jakimś konkretnym przypadkiem albo konkretnym obrazem klinicznym, to bym proponował przesłanie maila
do mnie, nawet jeżeli chodzi o dodatkowe jakieś pytania do profesorów. Zawsze po takim mailu można odpowiedzieć szybciej i przedyskutować sprawę konkretnego przypadku. Dziękuję Ci bardzo za te wszystkie informacje. Tutaj Dziękuję. Zostawimy przez chwilę slajd z namiarami do Rafała, by mogli Państwo ewentualnie sobie spisać, jeżeli mają Państwo takie życzenie. Leczenie za granicą nie należy oczywiście do najtańszych. Pamiętajmy, że w szczególnych przypadkach i sytuacjach można uzyskać zgodę prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację leczenia zagranicznego. Zachęcamy do sprawdzania tej możliwości i warunków jej uzyskania, zanim wydamy nasze oszczędności. Takie informacje znajdą Państwo zarówno na stronie NFZ-u, jak i w bazie wiedzy o raku na stronie alivia.org.pl. A co zrobić, gdy nie mamy wystarczających środków własnych i nie mamy szansy na refundację leczenia przez NFZ? Tu z pomocą może przyjść Fundacja Alivia. Jadwiga Chojecka przedstawi teraz Państwu pokrótce, jak wspieramy pacjentów w pozyskiwaniu środków na leczenie. Zapraszam, Jadwiga. Dzień dobry, ja się nazywam, właściwie dobry wieczór, Jadwiga Chojecka. Opowiem troszkę o tym właśnie, w jaki sposób można finansować leczenie poprzez fundację, ale też troszeczkę o samej fundacji. Fundacja powstała w 2010 roku na bazie doświadczeń Agaty Polińskiej, która w bardzo młodym wieku zachorowała na nowotwór złośliwy i ta droga, którą przeszła, pozwoliła jej zrozumieć, z czym boryka się polski pacjent. I tak wspólnie podjęli decyzję o powołaniu do życia fundacji. Naszą misją jest przede wszystkim wsparcie pacjentów onkologicznych. Zachęcamy do takiej aktywnej postawy wobec choroby i tworzymy narzędzia, które właśnie pozwalają szukać tych najlepszych, najbardziej optymalnych możliwości leczenia. Tak, by pacjent miał szansę podjęcia tych najlepszych decyzji. Zachęcamy wszystkich do dołączenia do fundacji, zarówno pacjentów, jak i osób im towarzyszących. Czym zajmuje się fundacja? No, prowadzimy szereg działań na rzecz pacjentów onkologicznych, między innymi portal Prosto w Raka, w ramach którego można dowiedzieć się, jakie badania genetyczne należy wykonać w przypadku różnych typów nowotworów, badania refundowane przez NFZ i nie tylko. Prowadzimy portal Onkozbiórka, tu o czym opowiem później więcej, można w ramach fundacji pozyskiwać środki na wydatki związane z leczeniem, wydatki w Polsce, jak i za granicą. Prowadzimy portal Kolejkoskop, który umożliwia znalezienie badania diagnostycznego takiego jak rezonans magnetyczny czy tomografia refundowanego przez NFZ z najkrótszym czasem oczekiwania. Na ramach naszych działań prowadzimy również portal Onkomapa, który jest takim przewodnikiem po przyjaznych ośrodkach onkologicznych, przyjaznych lekarzach. Tutaj tworzona jest ta baza przez pacjentów. Zachęcamy też do wyrażania opinii na temat placówki, w której Państwo się leczą. Mamy ogromną bazę wiedzy o raku. To jest źródło bardzo cennych informacji. Tłumaczymy publikacje naukowe, zamieszczamy poradniki i mnóstwo innych materiałów właśnie dotyczących nowotworów. Udzielamy też bezpośredniego wsparcia, można do fundacji zadzwonić, wysłać maila i też staramy się tutaj przekazywać wszystkie informacje, które posiadamy. Kolejnym narzędziem bardzo przydatnym jest portal OncoIndex. Tam znajdą Państwo informacje na temat leków stosowanych w przypadku różnych typów nowotworów, leków refundowanych i nierefundowanych. Są to leki zarejestrowane w przeciągu ostatnich 15 lat w Europie i rekomendowane przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej. Również poprzez fundację można skorzystać z bezpłatnej porady dietetyka, psychoonkologa, oferujemy zniżki na przejazdy taksówkami do ośrodków leczenia, jak i zakup, zniżki na zakup żywności medycznej.
Teraz trochę więcej opowiem właśnie o tej możliwości pozyskiwania środków i z tych środków właśnie finansowania wydatków związanych z leczeniem, ponieważ wiemy, że choroba onkologiczna no jest wyzwaniem, ale też właśnie wyzwaniem finansowym. Często nasze możliwości się zmniejszają, bądź są leki, ośrodki, które leczą właśnie komercyjnie pacjentów i taka zbiórka umożliwia na skorzystanie z takiej opcji. Co jakby oferuje fundacja? No przede wszystkim wsparcie tutaj osób, wsparcie pracowników w uruchomieniu takiej zbiórki, później wprowadzeniu. Sprawnie tutaj właśnie prowadzimy te działania. Właściwie w ciągu godziny można uruchomić zbiórkę. Obecnie uruchomiliśmy taką możliwość podpisywania dokumentów elektronicznie. Nie wymaga to nawet posiadania profilu zaufanego. Mamy platformę, poprzez którą dokumenty się podpisuje, również online Państwo się rejestrują. Pomagamy w prowadzeniu zbiórek, udostępniamy płatne reklamy, zachęcamy też media do publikowania informacji o naszych podopiecznych. Istnieje możliwość pozyskiwania już teraz nie jednego, a 1,5% podatku. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, w związku z tym ten 1,5% można na nas przekazywać, na naszych podopiecznych. Mamy stworzony panel użytkownika, który daje różne możliwości. Są funkcje takie jak prowadzenie dziennika, prowadzenie galerii, także zachęcamy do korzystania również z tego. No i taka zbiórka no, jest w pełni legalna. Nie podlega opodatkowaniu, te darowizny nie są opodatkowane, prowadzimy działalność w ramach pomocy społecznej, co więcej darczyńca przekazując darowiznę może taką kwotę odpisać sobie od swojego dochodu i tym samym pomniejszyć podatek do zapłacenia. Co jeszcze zyskuje pacjent? No przede wszystkim szanse na powrót do zdrowia, to jest najważniejsze, na skorzystanie właśnie z tych najlepszych terapii. Daje to też poczucie bezpieczeństwa. Czasem jesteśmy w trakcie leczenia, ale wiemy, że no, choroba onkologiczna jest nieprzewidywalna i pozyskanie środków daje nam jakby możliwość kontynuacji, gdyby leczenie refundowane chociażby się zakończyło. Przejrzystość i efektywność wydatkowania, tu wygląda to w taki sposób, że zwracamy koszty na podstawie dokumentów finansowych, to są faktury, rachunki, także wszystkie te wydatki mają związek z chorobą onkologiczną, jak również zwiększa to wiarygodność, ponieważ my weryfikujemy każdego naszego podopiecznego, przedstawia on dokumentację medyczną, na podstawie której zostaje dołączony do tego programu. 90% środków jest przeznaczonych właśnie tutaj na te wydatki związane z leczeniem, 10% na prowadzenie programu, wszystkie te opłaty księgowe, promocje, zbiórki i wydatki, które się z tym wiążą. Program skierowany jest do osób, które ukończyły 18 rok życia i mają stwierdzony nowotwór złośliwy. Na co można przeznaczyć środki? Przeznaczamy je na wydatki związane z leczeniem. To nie są tylko koszty leków, to są też koszty właśnie terapii, to są koszty dojazdów do ośrodka leczenia, konsultacji, diagnostyki. Gdyby na przykład udało się w Niemczech sfinansować przez NFZ takie leczenie, to chociażby pobyt na miejscu czy dojazd mógłby być sfinansowany z takiej zbiórki. Konsultacje medyczne również są finansowane z zebranych środków. No wszystkie te wydatki właśnie związane z leczeniem onkologicznym. Także zapraszamy do kontaktu, jakby były jakieś oczywiście pytania, to jesteśmy dla Państwa dostępni i życzę wszystkiego dobrego i dobrego wieczoru. Pięknie dziękuję, Jadwiga, za pigułkę wiedzy na temat działalności fundacji. A teraz chciałabym zaprosić, jeszcze chwilę zostawię slajd z namiarami, jeżeli ktoś chciałby spisać namiary do Jadwigi. I zapraszam teraz naszych gości, ekspertów do sesji pytań i odpowiedzi. Pytanie pierwsze, jaką strategię panowie by sugerowali w guzie neuroendokrynnym trzustki z przerzutem pojedynczym do wątroby? Jednoczasowa resekcja trzustki i zmiany w wątrobie, czy leczenie dwuetapowe?
Der neuerkrankte Tumor von Bauchspeicheldrüse mit einer solitären Metastase in der Leber. Wie werden wir die Sache angehen? Das ist kompliziert bei den neuroendokrinen Tumoren. Das hängt in erster Linie von der Proliferationsrate ab, also Ki-67% Satz. To jest dosyć skomplikowana sytuacja z uwagi na to, że mówimy tutaj o tym, o stopniu zajęcia tego organu. Na ogół mówi się tak, że jeżeli jest to 67%, to jest to graniczne zajęcie przez przeszutowe guzy i wtedy sytuacja jest krytyczna. Jakie są możliwości uczestniczenia w badaniach klinicznych realizowanych w danym ośrodku przez pacjenta z Polski? Welche Möglichkeiten gibt es, dass ein Patient aus Polen in klinischen Untersuchungen, die sie durchführen, teilnimmt? An Studien. Czyli badania studyjne, to co jest nowo naukowo prowadzone na uniwersytecie? Tak. Ja. Also, wenn gewährleistet ist, dass wir die Follow-up-Termine auch eingehalten werden, also in den kommenden Monaten und Jahren, dann spricht nichts dagegen, auch polnische Patienten in Studien einzuschließen. Jeżeli jesteśmy w stanie zagwarantować, że pacjent będzie pojawiał się na wszystkie umówione terminy, a więc również po iluś miesiącach i po iluś latach od faktycznej przeprowadzonych w momencie testów i badań klinicznych, nic nie przemawia przeciwko temu, aby do takich badań włączyć również pacjentów z Polski. Dziękuję. A jakie jest aktualne miejsce metody NanoKnife w leczeniu trzustki? Czy jest ona rutynowo stosowana w Niemczech? Die Frage ist nach der NanoKnife-Methode. Wird sie routinemäßig in Deutschland angewandt oder sind es einzelne Fälle? Ich halte von der Methode beim Bauchspeicheldrüsenkrebs nicht. Es ist sehr experimentell und man sollte sich eher auf etablierte neue Methoden verlassen, wie eben neoadjuvante Therapie und dann die Operation in einem spezialisierten Zentrum. NanoKnife hat in keiner Studie bislang beim Bauchspeicheldrüsenkrebs zu einer Verlängerung des Überlebens geführt. Jeżeli chodzi o nowotwór trzustki, to tutaj nie jestem zbyt dobrego zdania o metodzie NanoKnife. Do tej pory w żadnych badaniach klinicznych nie udowodniono, nie wykazano, że metoda NanoKnife w przypadku raka trzustki faktycznie przedłuża okres przeżycia. W tym wypadku bardziej polecałbym klasyczne leczenie w momencie, kiedy jest to możliwe, na operację i potem następne leczenie, tok leczenia, który zostanie zalecony, więc lepiej poszukać odpowiednio wyspecjalizowanego centrum medycznego, szpitala, kliniki, która leczeniem tego rodzaju nowotworu się zajmuje. To jest bardzo eksperymentalna metoda póki co. Dziękuję. Kolejne pytanie. Jakie są zalecenia dotyczące długości chemioterapii adiuwantowej FOLFIRINOX w raku trzustki? Czy przyjęcie pełnych 12 cykli zwiększa szansę przeżycia w stosunku do terapii 6-miesięcznej? Welche Empfehlung gibt es bei der Länge der Chemotherapie mit adjuvalen Folinox im Falle der Bauchspeicheldrüse? Wenn wir einen vollen Zyklus von 12 Therapien haben, verlängert es die Chancen für das Überleben im Verhältnis zu einer Therapie, die Chemotherapie, die nur 6 Monate lang dauert? Hierzu gibt es nur ganz schlechte Daten. Wir wissen es ehrlich gesagt nicht genau. Wir wissen, dass Folfirinox die Überlebensrate steigert. Auch eine Folfirinox-Therapie mit darauf folgender Erhaltungstherapie steigert die Überlebensrate, aber erhöht auch deutlich die Toxizität, also die Komplikationsrate. Tutaj szczerze mówiąc nie mamy wystarczającej bazy danych do tego. Wiemy z całą pewnością, że FOLFIRINOX przedłuża w życie, tak jakby, natomiast jest w tym momencie, jeżeli mam więcej cykli, za każdym razem jest to tak, że toksyczność tego preparatu jest odpowiednio wysoka i to nas oznacza i to wiemy, to faktycznie jest zbadane. W tym momencie kwestie wszystkich działań ubocznych są w rachubę, jest to bardzo uciążliwe i bardzo niekiedy niebezpieczne. Deswegen muss man das sehr individuell bei jedem Patienten entscheiden und abwägen Lebensqualität versus lange Chemotherapie und Toxizität. I dlatego w przypadku każdego pacjenta trzeba do tego podchodzić indywidualnie i rozważyć. Z jednej strony jakość życia, a z drugiej strony toksyczność i wszystkie działania uboczne u danego pacjenta. Rozumiem. Jeszcze jest. Czy
w Niemczech są prowadzone badania kliniczne zastosowania metody CAR-T w nowotworach niehematologicznych. Bei nicht-hämatologischen onkologischen Erkrankungen werden in Deutschland klinische Studien zur Anwendung der CAR-T-Methode durchgeführt. CAR-T-Zellen sind auch in Deutschland bislang nur für hämatologische Erkrankungen etabliert. Es kann sein, dass es in einzelnen Zentren erste Studien dazu gibt, ist mir aber im Moment nicht bekannt. Póki co w Niemczech metoda CAR-T tylko w wypadku nowotworów hematologicznych. Może być taka sytuacja, że w poszczególnych centrach badawczych prowadzone są w tej chwili jakieś badania w tym zakresie, ale mówiąc szczerze, żadnych informacji na ten temat w tej chwili nie posiadam. Bardzo dziękuję panom za odpowiedzi. Myślę, że wyczerpaliśmy pytania na większość też w międzyczasie i prezentacje, i dodatkowe pytania udzieliły odpowiedzi. Vielen Dank für die Antworten. Wir haben, glaube ich, all die Fragen hier beantwortet. Eine Menge der Fragen wurde auch zwischenzeitlich während der Präsentation und im Nachhinein den Erklärungen mit beantwortet. Zatem będziemy zmierzać ku końcowi. Szanowni Państwo, mieliśmy okazję wysłuchać dziś bardzo ciekawych informacji o tym, jak wygląda leczenie w Niemczech na przykładzie szpitala uniwersyteckiego w Greifswald. Also, wir nähern uns dem Ende zu. Meine Damen und Herren, wir hatten heute die Möglichkeit, sehr interessante Informationen zu bekommen darüber, wie Behandlung von einigen Krebsarten in der Unimedizin Greifswald zurzeit durchgeführt werden. Mam nadzieję, że będą te informacje przydatne dla Państwa, inspirujące w drodze poszukiwań skutecznego i właściwego leczenia onkologicznego, jeśli zawiedzie nas rodzimy system opieki zdrowotnej. Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu z Fundacją Alivia bądź bezpośrednio z Rafałem Hawryłkowem z Greifswald. Und ich hoffe, dass diese Informationen erstens für Sie nützlich waren. Und sollte es so sein, dass unser System hier in Polen Sie wieder im Stich lässt, wissen Sie, welchen Weg Sie eventuell anschlagen können. Ich kann Sie auch nur dazu ermutigen, wenn es wirklich so weit kommen sollte, entweder uns zu kontaktieren oder selbstverständlich dann direkt Herrn Rafał Hawryłkow. Już dziś pragnę zaprosić Państwa na kolejne webinary. Najbliższe będzie poświęcone rakowi jelita grubego. I dziękuję serdecznie za udział w dzisiejszym spotkaniu naszym gościom oraz Państwu, którzy wytrwali do końca. Meine Damen und Herren, ich lade Sie schon jetzt zu unserem nächsten Webinar ein. Wir werden uns dann mit dem Dickdarmkrebs beschäftigen. Vielen Dank an unsere Referenten, dass Sie mit dabei waren. Vielen Dank an Sie, dass Sie es bis zum Ende ausgehalten haben. Jetzt schon eine gute Nacht. Dziękuję. Vielen Dank.